Nie powinniśmy oddawać chwały Panu tylko, jak zwykle to robimy, po wygłoszonym słowie, po prostu uwielbiając Go. Jest to wspaniałe, jednak powinniśmy wywyższać Go w każdej godzinie naszego życia. Powinniśmy wywyższać Go w pracy. Każdym razem, kiedy nadarza się okazja, uwielbiaj Go, świadcząc o Nim. Wy, Panie, które widzicie kobietę będącą w błędzie, wywyższajcie Pana przez to, że zwrócicie się do niej i powiecie: siostro, istnieje lepsze życie niż to. Wy, mężczyźni, kiedy słyszycie w pracy człowieka wzywającego na darmo imię Pańskie, skorzystajcie z okazji, weźcie go za rękę i powiedzcie: istnieje lepsze życie niż to. Nie powinieneś posługiwać się tego rodzaju słowami. Powiedz mu to w łagodny, uprzejmy sposób. Wszystkie te rzeczy są uwielbieniem. Kiedy widzimy kogoś, kto jest chory, a lekarze nie dają mu dalszej nadziei, powinniśmy oddawać Panu chwałę, mówiąc temu człowiekowi, że istnieje Bóg niebios, który odpowiada na modlitwy. Gdy widzimy, że te rzeczy mają miejsce i że one się wydarzyły, wtedy nie powinniśmy pozwolić na to, by te sprawy nam umknęły.